Siemano kochani, mało czasu mam w ogóle, więc nagrań jest ile jest, a mam od groma zaległych i tematów, i rzeczy. Pojawiają się, zapraszam, przypominam, zapraszam na kanał Winter Szkolenia, kanał Zimy. Z racji tego, że dużo teraz działamy razem, więc mnie możecie tam zobaczyć z moimi tam wtrąconymi paroma groszami. Natomiast tam, co prawda, jest zima, się skupia na broni palnej, natomiast no, tak jak on, tak i ja, znaczy tak jak ja, tak i on, bo wy mnie znacie, jego niekoniecznie, więc od tej strony powinienem powiedzieć, jak i ja, tak i on skupia się na zasadach. Więc bardzo wiele, których te rzeczy, których on mówi, są bardzo ogólne, które przydadzą się wam, nawet jeśli nie operujecie bronią palną, nie nosicie, nie macie zamiaru bronić się z użyciem broni palnej, tak? Także bardzo, bardzo polecam w ogóle jego kanał, a oczywiście mnie tam też możecie ostatnio spotkać. Ale do rzeczy. Odporność na nokaut. Jak wytrenować odporność na nokaut, tak? Odporność oczywiście nie całkowitą, nie da się być nienokautowalnym, ale jak podnieść swoją odporność, podnieść swoją wytrzymałość na nokaut. Także kiedy jesteśmy nokautowani, tak? Kiedy, mówiąc prosto, uraz mózgu jest na tyle duży, że dochodzi do wyłączenia czasowego jego, wyłączenia świadomości w celach ochronnych, tak? To jest związane z tym, że jest ten. Przy urazie, przy tym dostaniemy, głowa się tam zaczepie, dochodzi do lekkiego obrzęku mózgu, więc te tkanki puchną, no a tu puszka ma tylko tyle miejsca, tak? Więcej nie ma. Więc jest odcinana świadomość, ucinane są procesy po to, żeby tam zmniejszyć dopływ krwi do góry, no bo trzeba zrobić trochę miejsca na ten obrzęk. No i tu jest właśnie, idziemy spać, nie? Więc teraz tak, obszary, dzięki którym możemy zmniejszyć efekty właśnie urazu na nasz mózg. Po pierwsze, wzmocnić sam mózg, poprawić mu zdolności regeneracyjne i jego odporność właśnie w ogóle tkanek. Oczywiście sztangą z tym nie popracujemy, nie? Zaraz powiem, jak to będziemy uzyskiwać. Generalnie chodzi o odpowiednie odżywienie i poprawę neuroplastyczności. No i poprawić amortyzację, jaką zapewniają pewne struktury naszego organizmu, żeby ten wstrząs, to trzepanie nie było tak silne, no bo to zmniejsza nam po prostu ten uraz głowy, a co nam właśnie zmniejsza ryzyko, że odpłyniemy. Także od strony fizycznej, bo to najprostsze, co najłatwiej można, jak to najłatwiej można zrobić. Generalnie odpowiednia sylwetka do walki, tak? Czyli nie prostujemy głowy, głowa pochylona, tak? Z dystansu, jak walczymy, oczywiście ta sylwetka jest bardziej wyprostowana, bo jest większa mobilność, tak? I tak dalej. Natomiast jak ten dystans się skraca, coraz bardziej się pochylamy. Zresztą to widać, to fajnie widać u zawodników MMA, tak? No bo tam jest przekrój dystansów, różne, że tak powiem, chwyty dozwolone, więc na dużej odległości to walczą w miarę wyprostowani. Jak już jest dystans takiego, że można sobie z piąchy zasadzić, to widzicie, ta sylwetka już się pochyla, a już całkiem z bliska, to już wchodzi w zapas, to ta sylwetka jest jeszcze mocniej pochylona. Chodzi o przekazywanie energii, o właśnie amortyzację, o możliwość wytłumienia energii przeciwnika, który się w nas wbija, bez utraty równowagi, przekierowywania tej jego energii. No ale mówimy to w momencie obrywania w głowę, tak? No to ewidentnie pochylenie się do przodu, bo to powoduje, wiecie, jak barany się zderzają, no to tak, bo wszystko się rozchodzi w linii. No my aż tak się nie możemy pochylić, ale lepiej jest tak niż tak, bo tutaj dostaniemy jest to, tu dostaniemy to, część tu raz, że idzie przez strukturę, część energii, część hamują tu mięśnie, to odchylanie i nie czepie tak bardzo, tak? Więc odpowiednia sylwetka, głowa pochylona, ale
mięśnie, karku, to musi być wzmocnione. Dlaczego Tysona było tak ciężko znokautować? Dlaczego mógł wchodzić w takie wymiany, walczyć tym swoim stylem, tak? Oczywiście to jest jedna ze składowych, o której teraz powiem, tak? Bo tych powodów jest więcej. Dlatego, że on, kurde, tych karków to ładował setki, tysiące, kurde, codziennie. Więc ta szyja jest naprawdę. Ja jak się szykowałem do walki, zwłaszcza jak miałem mało czasu, to te karki kiwałem naprawdę masakrycznie dużo, żeby ten kark był mocny, żeby szyja tu, szyja, żeby była mocna. Bo dostaję i te mięśnie, jak są mocne, to nie pozwalają tej makuwie się tam czepać, tylko dostaję i to się zatrzymuje w miejscu i to spływa, tak? Do tego mikroruchy, czyli gdzieś tam skręcenia głowy, żeby zmienić kąt natarcia, żeby to się tam bardziej ześlizgiwało i robi robotę, tak? A dlaczego jak miałem mało czasu, żeby się przygotować do walki? No bo jak miałem mało czasu, a ja nie trenuję regularnie na sportowo, czyli to nie jest te sedno mojego treningu, więc tych sparingów takich mam też mniej niż przeciętny zawodnik, więc wiadomo, że pewne moje odruchy w tym pojedynku będą, no, lagowały, tak? Będą osłabione, nie będą na takim poziomie, więc wiadomo, że będę trochę więcej obrywał, nie? No więc trzeba było się jak najszybciej zająć tym, żeby niwelować skutki tego obrywania, nie? Więc to miało właśnie za zadanie. Oczywiście to, że dostajecie troszkę po głowie, też uczycie się jak na to reagować, tak? Że się, nawet jak nie robicie tego świadomie, to że idzie uderzenie, lekko się przygniecie, przechylicie właśnie te mikroruchy, tego się nauczycie podświadomie, wasz mózg się nauczy tak wami kierować dla własnej ochrony. No, tu powiedzmy, że jest wszystko. No i to też wzmacnia tkankę, tak? Tak jak się obijamy ciało i wytrzymałość rośnie, mózg jak się obija, też mu wytrzymałość rośnie. Natomiast tutaj wartość progowa bodźców jest znacznie niższa niż przy ciele, bo to jest bardzo delikatna tkanka, tak? Więc bardzo łatwo z tym przesadzić, no i potem, no, potem się długo zastanawiać, ykać w trakcie nagrań, nie? Dokładnie tak, ale to jest właśnie ten problem, bo mózg się jest w stanie regenerować, natomiast jeśli będzie urazów będzie więcej niż wynosi zdolność regeneracji, no to będzie ulegał degeneracji mózg, tak, jego tkanki. Więc tak, obijanie się zwiększa wytrzymałość na knockout, ale do pewnego poziomu, także nie za dużo, nie robić wiele sparingów, że jeden czy pięć do odcięcia i kto lepszy. Tyle, co jest tego delikatnego pykania, to jest właśnie to. To jest to, co wystarczy. Także nie napierdzielać. Napierdzielanie naprawdę raz na jakiś czas, żeby się odbić z takim poziomem mocy. Przede wszystkim mentalnie i psychicznie, bo fizycznie to tutaj, no, czacha jest twarda, nie? I to. Żywienie, suplementacja, mózg się składa z czego? To tłuszcze, tak? Bardzo ważną rolę tu odgrywają. Zresztą same tłuszcze stanowią osłonę, amortyzację. Tłuszcze to jest bardzo duża część budulca układu nerwowego w ogóle. Jestem przy lotnisku, więc trochę tutaj od czasu do czasu szumią wiatrakami. Więc tłuszcze to jest duża, bardzo duża część właśnie tkanki nerwowej. Więc dowóz odpowiedniej ilości i jakości tłuszczy jest bardzo ważny, tak? Także oczywiście kwasy omega-3, ale nie tylko, tłuszcze zwierzęce jak najbardziej, cholesterol jak najbardziej, tym trzeba się zająć, w to trzeba się odżywić. No oczywiście witaminy, minerały, różne kwestie antyzapalne, bo przy jakichś tam tych urazach, no to się gromadzą się urazy, tworzą się właśnie mikrostany zapalne, które jakoś tam nie odczuwamy, nie ma tego. No ale jak chcemy więcej walczyć, więcej sparować, to tych drobiazgów jest więcej, no i właśnie, to się sumuje. Więc wszystko, co ma wpływ na poprawę regeneracji, nie? Witaminy, antyoksydanty, to wszystko pomaga generalnie. Zdrowe żywienie i nieunikanie tłuszczy, oczywiście białka też są ważne, ale tutaj tłuszcze, bo same w sobie stanowią amortyzację, a dwa, budulec, tak? Tak jak smalec na brzuchu jest, dobrze amortyzuje tam uderzenia. Oczywiście też niczego nie gwarantuje odporności, tak? Poprawia wytrzymałość,
na uderzenia, ale nie odporności całkowitej nie, no niestety nie daje, nie? Tak samo w mózgu, więc to jest jedna rzecz. A dwa, stanowi budulec, więc jeśli budulec jest dostępny, to jeśli już są uszkodzenia, nastąpiły, bo amortyzacja była za mała, no to jest z czego to odbudowywać. No i neuroplastyczność mózgu poprawiać, tak? Czyli zdolności budowania się. No mózg, tak jak wszystko, tak? Organ nieużywany zanika i mózg też, nie? Więc tak jak pakujemy mięśnie i rosną, a jak przestajemy pakować, no to powolutku się osłabiają, tak samo mózg, musimy go trenować, poprawić mu zdolności adaptacyjne, produkcyjne, pokazać mu, że jest duże zapotrzebowanie na tworzenie nowych neuronów, nowej tkanki mózgowej, tak? No więc co? No właśnie, trzeba kurwa czytać, trzeba czytać, rozwiązywać zagadki, różne zadania, filozofia, to bardzo pomaga. To bardzo pomaga, no bo wtedy tworzą się nowe połączenia w mózgu i jest sygnał wysyłany, że trzeba tego robić więcej, bo jest zapotrzebowanie, tak? Robienie czegoś na lewą stronę, tak? Zwiększa to iloraz inteligencji, to już mówiłem, ale dlaczego zwiększa iloraz inteligencji? Bo jest więcej połączeń nerwowych się wytwarza, bo to jest nieznana czynność, tak? Także robić dużo nowych, nieznanych rzeczy, dużo zadań koordynacyjnych, zagadek, łamigłówek, rozważać problemy, filozofia, czytać, przeżywać, ogólnie żyć pełnią życia, tak? Słuchać muzyki klasycznej, zastanowić się, co tam, jak tam, jak już pijecie alkohol jakiś, to wiadomo, że trochę tłucze te szare komórki, ale jak już wtedy, to mniejszą trochę ilość i coś fajnego, leżakowanego, rozpoznawać te smaki, zastanawiać się, to są nieznane czynności, nieznane rzeczy i mózg będzie pracował nawet wtedy. Także to jest bardzo ważne, poprawa tej neuroplastyczności mózgu. Okej. Okay. To tyle. Jak zwiększyć wytrzymałość na nokaut? Bo odpornym się być nie da, natomiast wytrzymałość na nokaut da się zwiększyć. Polecam. Mi się to sprawdziło. Żelazny Mike też zachwala. Notabene trzymam, kurde, za powrót na ringu, na żywo go zobaczyć. Kurde. Znaczy na żywo, w telewizji, nie? Bo tam mnie nie będzie stać pewnie, żeby pojechać. Ale w sensie aktualnie, w czasie rzeczywistym. Wiem, że to no nie jest w szczycie formy, ale dalej to jest, kurde, Iron Mike. Po tylu latach znowu go widzieć w akcji. No, to tyle. Przypominam, Winter Szkolenia, kanał YouTube'owy 46 sekund, profil Facebook'owy 46 sekund, profil Xavier Messing. Zaglądamy tam. Ta powieść naprawdę otwiera oczy. To jest ta matrixowa czerwona pigułka. Wyjdziecie z matrixa, zaczniecie dostrzegać, co się wokół was dzieje i dlaczego się wokół was dzieje. Także zobaczycie, że wiele teorii spiskowych to nie do końca mogą być teorie spiskowe. Wiele rzeczy, które wydają się dla was normalne i oczywiste, zyskają drugie, a nawet trzecie, a może i czwarte dno. I jeszcze będziecie się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest to podwójny albo potrójny przewał, tak? Ujawnienie tego dna, więc naprawdę możliwości rosną wykładniczo po prostu, tak? Więc jest o czym myśleć, co przy okazji też poprawi neuroplastykę mózgu. Także niesamowite tematy, polecam zapoznać się, przeczytać, sprawdzić, dowiecie się, w jakim świecie żyjecie, a jak mówi sam autor, tam i tak to jest tylko 10% tej wiedzy, którą ma. Natomiast już te 10% jest rozwala po prostu. To taki jest naprawdę, ta książka, ta powieść jest fabularyzowana, natomiast jest taki troszkę taki podręcznik, jest takim podręcznikiem szpiega. Dużo tam rzeczy realnych jest opisanych, jest napisanych. Polecam, kochani, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.